Cześć, siemaneczko, witam na kanale Cyber MMA. Dzisiaj wracamy do sieciowych mistrzostw świata. Ostatnio rozpoczęliśmy sobie nowy sezon na live'ie. Gorąco was zapraszam do obejrzenia, filmik jest dostępny na moim kanale. Udało nam się stoczyć 10 pojedynków, które wszystkie wygraliśmy. Przyznam, że szło mi całkiem nieźle, bo tylko dwie walki tak naprawdę wyszły poza pierwszą rundę. I stwierdziłem, czemu by nie pozostać na tym koncie, skoro na razie idzie tak fajnie. Jesteśmy już w 12 dywizji i dopiero po tak naprawdę zaznaczyłem tylko 10 pojedynków, także całkiem fajnie. Mamy aktualnie wagę muszą, słomkową i kogucią. Kobiet oczywiście. I w sumie stwierdziłem, że ja osobiście kobietami lubię grać w tym UFC. Najbardziej lubię grać co prawda w wadze koguciej, ale tamte niższe wagi aż tak bardzo mi nie przeszkadzają. I mówię, dobra, to będzie idealny moment tak naprawdę, żeby coś nagrać. Same filmiki z tych sieciowych mistrzostw świata będą się pojawiać różnie. Czasami będę grał je na live'ie, czasami będę grał sobie tutaj sam, od siebie po prostu nagrywał. Ale tak czy siak zawsze filmy znajdą się na moim kanale, także raczej nie powinniście nigdy nic przegapić. Do tamtego konta na pewno będę wracał, na tamtym koncie będą odbywały się wszelkiego rodzaju poradniki i prezentacje zawodników. Tutaj sobie po prostu będziemy grali na live'ach. To ogólnie konto stworzyłem głównie tylko po to, żeby móc grać na nim na live'ie. Ale jeśli chodzi o live'y, to na nim sobie zostaniemy i tak samo przejdę na to konto sieciowe Mistrzostwo Świata. Także myślę, że nie ma co przedłużać. Przejdźmy do samych walk. Ja stoczyłem sobie dzisiaj dwie walki rozgrzewkowe, tak żeby się trochę wbić tutaj to w tempo walki. No i dobra, mamy chyba najgorszą tak naprawdę wagę, jaka mogła nam się wylosować. Mamy tutaj najmniej zawodniczek do wyboru. Osobiście widzę tutaj tylko dwa wybory, czyli Szewczenko i Jędrzejczyk. Zobaczymy, kim będzie chciał zagrać mój rywal. Wydaje mi się, że chyba weźmie sobie Szewczenko, także my zagramy Jędrzejczyk. Pełne skupienie, jesteśmy w 12 dywizji. Chcę jak najdłużej utrzymać tą pasę bez porażek. Głupio byłoby teraz już przegrać w pierwszej walce, no ale wiadomo. Wszystko zależy od tego, na kogo trafię i czy nie popełnię jakichś głupich błędów. Zawalczymy Jędrzejczyk, będziemy starali się utrzymywać walkę w stójce. No, mój rywal z dywizji 18, także możemy się spodziewać bardzo trudnego pojedynku na start. Tak jak mówiłem, nie chcę przegrać pierwszej walki, a istnieje duże ryzyko, że do tego dojdzie teraz. Walka trzyrundowa, bo nie jestem jeszcze w 15 dywizji. Nie ma zbicia żółwika. Na spokojnie to rozgrywajmy. Szewczenko jest bardzo dobra. Parterowo myślę lepsze ode mnie, ale ja jestem sam, mam dobre umiejętności parterowe, więc nie będę bał się ogólnie z nią zejścia do parteru. Widzę, że on tutaj bardzo dużo fejkuje uderzeń. Muszę być na to czujny. Ogólnie na razie udaje się okopywać mu tułów. Trzeba pilnować też nóg, bo ten ruch, co widzieliście, o właśnie to, on to będzie wykonywał często i próbuje od razu zadać mi dwa kopnięcia naraz na nogę. Trzeba jej pilnować, żeby mi jakoś to nie rozkopał. Okej. Trzeba być ostrożnym, tutaj każdy cios z jego strony jest niebezpieczny. Na razie nawet dobrze wszedłem w walkę, ale jeszcze duża część rundy przed nami. Dobra, uciekamy, nie dajemy mu się zamknąć pod siatką. Na razie jest dobrze. Jeżeli tak będzie dalej szło, to może spróbuję jakiegoś obalenia w drugiej rundzie. Dobra. Musimy tutaj uważać na to, bo próbuję tego rozbicia gardy poprzez dwa proste i kopnięcie na głowę. Udało mu się mnie obalić, ale dobra. Nie jest źle. Przechodzimy my teraz do dominującej pozycji i my tutaj teraz będziemy próbowali go utrzymać sobie w parterze. Ale dałem się bardzo szybko w głupi sposób przejść. Dobra, mamy go w tylnym dosiadzie. Spróbujemy może duszenia z zapleców, mamy jeszcze trochę czasu.
Ale nie. Broni to mój rywal. Shevchenko's in full guard now. You know, Jacek going to work here from the full guard. Nice combination of strikes, mixing it up pretty well here. Hey. Good solid strike on. Może myślę, że spróbuję zaraz pójść po tułów. Alright, she postures up here, DC. We'll see if she can get those ground strikes. Watch for the huge elbows that she's known for. Lands the ground and pound strike. Okay. No, pierwsza runda. Wydaje mi się, że na moją korzyść. Trafiałem tak częściej, zadałem znacznie więcej znacznych trafień. Trochę dłuższa kontrola w moim wykonaniu, on tylko mnie obalił. No, wydaje mi się, że powinna pójść pierwsza runda na moją korzyść. Musimy się pilnować z tym, żeby nie dać mu się obalać w żaden sposób. Dobra, zamroczyłem go. Okej, nie jest źle. Może jakiś clinch teraz. Spokojnie. Dobra, obalamy go. Spróbujemy tu skontrolować teraz walkę. Nie, tutaj próba poddania teraz wykonania mojego rywala. Nie, nie, nie. Trzeba być ostrożnym. Szuka tutaj poddania. Ewidentnie mój przeciwnik. Dobra, przechodzimy go. Well, she did not miss a single grappling practice during this training camp. Dobra, jesteśmy teraz w dobrej pozycji dominującej. Za plecy trzeba przejść i go tu kontrolować. Im dłużej go teraz trzymam w parterze, tym większa szansa dla mnie na zwycięstwo, zdecydowanie. Nie, nie, nie. Dobra, dobrze wyszły ten ground and pound w moim wykonaniu. Aj. Nie spodziewałem się tego, że będzie chciał wstać. Tak, on cały czas tego próbuje i będzie to robił częściej. Chce mi przebić tą gardę, ewidentnie. Ale na razie jedyna jego szansa na to, żeby wygrać tę rundę, to jest mnie znokdownować, mi się wydaje. Na razie jest naprawdę dobrze. Kolejne zabroczenie w moim wykonaniu. Jest naprawdę dobrze na razie. Dobra. Tak jest. Mamy szansę teraz na to, żeby zakończyć tę walkę. Udało się. Udało się. Dobra walka, trudny rywal. Szacuneczek trzeba oddać, to zdecydowanie. Nie odda nam szacunku? On to głupio z jego strony w takim razie. On pierwszym był osobą, która ściągała walkę do parterów. No to fajnie, zwycięzca wskakuje na nasze konto. A my wbijamy 13 dywizję. Trudny rywal na start. Ale fajnie, na takich właśnie przeciwników, szczerze mówiąc, liczyłem. Chciałbym teraz zagrać wagę kogucią kobiet. Mam ochotę zagrać Holly Holm, bardzo lubię nią grać w tym UFC. Moim zdaniem bardzo przypomina taką szybszą wersję Vitora Belforta. Ze świetnym kopnięciem swoją lewą nogą. No ale nie zobaczymy teraz tego. W takim razie spróbujemy sobie zawalczyć. Mój rywal weźmie chyba Zhang Weili. To my sobie spróbujemy może zawalczyć Rose na maju nas.
Czemu by nie? Poszukamy jakiejś przewagi w parterze, nie? Nie, nie, chyba będzie Zhang. Tak mi się wydaje, że powinno być to Zhang Willy. No jak tak, ja chcę zagrać Rose. Najchętniej wziąłbym Zhang, ale widzę, że chyba on się na nią tutaj zamierza. Nie wiem, może chce, żebym ja ją wybrał. A jednak on. No to gramy. Pytanie, z której dywizji będzie mój rywal? My jesteśmy w 13, czyli teoretycznie powinniśmy trafiać na tych lepszych rywali już. Jak się wychodzi poza 10 dywizję, to już zazwyczaj trafia się na tych jednak lepszych przeciwników. Do 15 dywizji jeszcze mamy taką przewagę, że tutaj możemy patrzeć na kondycję naszego rywala. On nie do końca. I jest, mój rywal jest z 16 dywizji, czyli walka na pewno nie będzie łatwa. Poszukamy sobie gdzieś tutaj jakiegoś obalenia i spróbujemy walkę toczyć w parterze. Nie będę chciał wchodzić z nią w wymianę i raczej będę większość walki toczył na wstecznym. Wydaje mi się, że jestem szybszy od niej. Tak, musimy trzymać dystans. Ogólnie walcząc na dystans, Rose jest naprawdę dobra. Ciężko jest ją chwycić, bo się świetnie bardzo szybko cofa do tyłu. Nie, nie daje się obalić mój rywal. A spokojnie. Na razie jestem w dobrym położeniu. Jeszcze nic niebezpiecznego on mi nie wyrządził. Tak jest. Musimy unikać tych jego ciosów. Dużo się cofania do tyłu to musi być. Jakichś ataków z dystansu, właśnie wykorzystywania mojej szybkości. Raz już spróbował mi przebić gardę, więc myślę, że będzie mógł chcieć spróbować zrobić to znowu. Pytanie, czy Rose ma jakieś fajne obalenia? Chyba nie bardzo. Ale dobra, udaje nam się ciągnąć walkę do parteru i tutaj już powinienem ja wykładać karty. Spodziewałem się tego akurat. I na spokojnie tutaj. Koniec, próbuję Grand Poundu. Spróbujmy jeszcze raz po Grand Pound. Co teraz zrobi mój rywal? Dobra, ma spokojnie. Czyżby była jakaś teraz próba przejścia mnie? Tak, ale chyba źle kliknąłem. Ale, a nie, nie, nie. Dobra. Na spokojnie tutaj staramy się kontrolować walkę. Przyzwyczaiłem go do tego, że chcę iść po Grand Pound, ale w drugiej rundzie, jeżeli uda mi się go obalić, to postaram się go kontrolować już w pozycji bocznej. Advancement every single time, but her opponent has a great ability and a great sense of anticipation. Nie przechodzę go też tutaj mniej więcej z tych pozycji, jak się wyprostuje. Wszystko to zachowuję sobie na hipotetyczne udane obalenie w drugiej rundzie. Dobra. Mamy tu pierwszą rundę zdecydowanie. No, walka jest jak najbardziej do wygrania. Poprzedni rywal mam wrażenie był trochę trudniejszy. Ale nie ma co tutaj spoczywać na laurach i trzeba się skupić dalej. Czy będzie zbicie żółwika, czy nie? Nie, raczej nie. A spokojnie. Cofamy się do tyłu. Teraz myślę, że trzeba spróbować trochę więcej Grand Poundu, przepraszam, Grand Poundu, więcej clinchu z mojej strony, bo Rose dobrze clinchuje, a ja to rzadko robię. Dobra,
raz. Cofamy się, nie wchodzimy z nią w wymiany, na pewno nie. Głowa mi się tutaj zregeneruje i blok. Wtedy będziemy mogli spróbować jakiś atak na nią wyprowadzić. Dobra, spokojnie. Mam ogólnie wyższy poziom zdrowia głowy niż on. Myślę, że przy następnym kniczy spróbujemy obalenia. Dobra. Na spokojnie. Teraz już myślę, mogę spróbować rozdawać karty. Ale niestety. Wstaje mój rywal. Dobra, spodziewałem się tego. Uda mi się chyba przejść do bocznej pozycji. Dobra, tu powinienem go kontrolować teraz. Nie dać mu wyjść i niestety na to pozwoliłem mu. Robimy mu trochę te schaby. On na pewno będzie chciał szybko wstać, bo wie, że walka nie przebiega po jego myśli i idziemy cały czas na razie na moją korzyść. Bardzo dobrze. Wyszło to na razie świetnie. Zachodzimy mu teraz plecki. Pytanie, co zrobi mój rywal. Ja chcę przejść z powrotem do tej samej pozycji, gdzie tam go obijałem. Spokojnie. Niech on sobie tam sobie też kondycję zregeneruje się. Dziękuję. Dobra. Udało się. Mamy kolejne zwycięstwo. Ale po raz kolejny walka nie była prosta. Musiałem wyślić swoje szare komórki, żeby to jakkolwiek wyglądało. No i fajnie, 14 dywizja wbita, czyli tak naprawdę wygrywamy i co chwilę skakuje nam kolejna dywizja. Szybko pniemy się w górę, bo to dopiero 12 walk staczonych, a już mamy 14 dywizję. Zazwyczaj tak wbicie 20 dywizji zajmuje mniej więcej 20 wygranych walk i nie przegranie przy tym. Pewnie też szczęści mi się z tym, że akurat walczę z dobrymi rywalami i oni zapewniają mi duże zdobycze punktowe. To co, jak poszliśmy wagę wyżej, to może teraz jeszcze wyżej waga. No niestety. Ja bym teraz chciał może Szewczenko zawalczyć. Czy mój rywal zmieni? Tak, dobra. Teraz my sobie zawalczymy Szewczenko. Postaramy się tutaj uskuteczniać grappling. Pytanie, z której dywizji jest mój rywal? Mi się osobiście lepiej gra Jędrzejczyk, ale nie chcę cały czas grać tymi samymi zawodnikami. A zwłaszcza, że Szewczenko rzadko kiedy gram. Dobra, 15 dywizja mojego rywala, ale to o niczym nie świadczy, może być lepszy nawet niż ten z 18. Także musimy znowu to bardzo inteligentnie rozegrać. Nie jestem pewien, czy jeżeli jesteśmy wtedy obaj z 15 dywizji, to chyba wtedy walczymy chyba 5 rund, ale nie jestem do tego przekonany. Ja jestem lewonożny, tak? Zapomniałem o tym w ogóle. Ale dobra, to fajnie, ja lubię walczyć lewonożnymi. Ona jest na pewno szybsza ode mnie. Ach, że to teraz nie położyło go. Po obalenie, uda się? Tak jest. Aczkolwiek chyba nie mam żadnych obaleń takich, żeby przejść od razu na przykład do pozycji bocznej z nim. A, dobra, przechodzi mi ją teraz. To niedobrze, to niedobrze. Ale zrobiłem wstawanie, nie przytrzymamy jedynki. Cóż za głupi błąd w moim wykonaniu. Ach, wybronił to.
Both fighters exchange in the pocket here. Liver kick. Oh, you can never know what you're gonna see with this young lady. Is she gonna finish the fight? Wymiany na razie idą całkiem dobrze dla mnie. Dobra, to był błąd. Za dużo tego robię. Tracę na tym kondycję, jeszcze on mi obija tyłów. Co się dzieje? Proszę, żeby mnie nie wywaliło. Tak długo, kurde, udaje mi się utrzymać to bez porażki. Już chyba 12 walk, tak? A wszystko na to wskazuje, że nas rozłączy. Ale utracono połączenie z przeciwnikiem. No to chyba wygraliśmy w takim razie. Jezu, ja miałem od razu stresa. Gorzej jakbym walczył z jakimś, nie wiem, mistrzem ASFL. W tym momencie jak się tak gra zatnie. No, gra tutaj próbuje nam wynik oszacować. A to jeszcze nam wrzucił porażkę, no wtedy tam się wkurzył, ale nie, bo mamy cały czas internet, to byłoby nie fair. Gdyby tak się stało, no to jest. Nie cierpię takich sytuacji. Dobra, jesteśmy. Ale nadal jesteśmy chyba bez porażki. Tak, 13 na 13, dobra. Mamy 14 dywizję. Zobaczymy, na kogo teraz trafimy. Nadal liczę na wagę. Na wagę Koguciu, bo chcę tu Holly Holm wypróbować sobie już dzisiaj. Znaczy wypróbować, chcę sobie nią pograć. Valentina nie jest zła, ale aczkolwiek powiem wam, że lepiej bym się na pewno czuł walcząc z Joanną. Akurat mój rywal nie był jakiś szczególnie trudny. Tam parę błędów popełniłem i walka jeszcze mogła pójść w jego kierunku. Na jego korzyść. Ale rozłączyło nas. No dobra, ja biorę Holly Holm. Udało się to tu trafić tą uwagę, którą chciałem. Czyżby Amanda Nunes? Jermaine de Randamie. No dobra. Ciekawy wybór. Ogólnie bardzo dobra zawodniczka. Zarówno naprawdę, jak i w grze. Bardzo dobra stójka. Ale podejrzewam, że skoro on poszedł po wybór Jermaine de Randamie, także to będzie jakiś bardziej ogarniający gracz, bo ci, co mnie ogarniają, zazwyczaj biorą te bardziej znane postacie. Wolf Bjorn Fox. No dobra, 20 dywizja. Sprawdźmy się z tym panem. Będzie trzeba to rozegrać bardzo, bardzo inteligentnie. Dwudziesta dywizja mojego rywala. Dobra, tutaj będzie już dużo widzę fejkowania ciosów. My pójdziemy oczywiście po tułów. Dobra, widzę tutaj, że nie będzie łatwo. Klinczujemy. Dobra, udało się. Ten jego klincz nie przyniósł mu korzyści. Dobra, spokojnie, bo już tutaj zadałem za dużo ciosów nietrafionych. A on jest knockdownowany, także runda pójdzie na moją korzyść póki co. Kolejny pudło z mojej strony. Znowu, niedobrze, bardzo pudłuję teraz tymi ciosami. Na dodatek są to mocne ciosy. Jak one trafiają, to zabierają mi sporo kondycji. Kurde, znowu. Za dużo ciosów w powietrze przeszyło. Nie jest dobrze. Zaczynam to już czuć moment. Wypadł. Oh, there's another knee. Her knees have been on point really from the moment this fight began. She has landed
several in this round, and now you can see she is really starting to rack up the damage. Mhm. Co ciekawie. Head kick there blocked by Duranemi. Trying to establish that jab. Ale cały czas buduje. Niedobrze. Niedobrze, ale teraz psuje to, to dosyć mocno. Dużo ciosów w jego wykonaniu. Kurde, no nie mogę tego wyczuć z nim dystansu. Final seconds of round one. And she caught the kick. Oh, nice. Kurde, powiem wam, że znokdownowałem go, ale cała runda szła pod jego dyktando. Muszę spróbować obalenie, bo tak to będzie ciężko tutaj, ale on na pewno, jest czujny z tym, bo jest bardzo dobry. Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. Oh, strong touch there by Duranemi. Ale dystansuje mnie tym prostym. And she misses with the left punch there. Oh! O kurwa, niedobrze. Sturdy, ciężko z nim, jest naprawdę dobry. Ja chciałem mu wejść w nogi, ale to chyba się nie powiedzie, wam szczerze mówię. Obronił to. Aj. Ja też obroniłem, ale nie przyniosło mi to nic dobrego. Na siatce dobrze jest go zamykać, widzę. Dobra. Obaliłem go, ale no może to na niewiele mi się zdać niestety. Nie wiem, jak ta druga runda przebiegała. Co, udało mu się, kurde, ale mnie zaskoczył. Okej. Okay. Nie udało się, pewnie mi przejdzie teraz, tak? Mhm. Dobra. Ta runda pójdzie do niego. Okay. Minuta do końca. Pretty good job there posturing up and landing with the ground and on to dominuje na razie w parterze. Very efficient and very accurate. Hats off to her. Whoa! Can't take pictures now. She has to react. She has to go chase the finish. Okay. No druga runda jest na pewno jego. Będę musiał coś wykombinować w trzeciej. Już tutaj nie chcę sobie za bardzo się otwierać i atakować. Good punch land. Nice. O kurde. Dobra. Koniec z drugiej rundy. Zdecydowanie runda dla niego. Mam nadzieję, że to pierwszą ja zwyciężyłem. I spróbujemy teraz z trzeciej go jakoś obalić tutaj, no ale to nie będzie proste. Dobra, mam go. Nice job by her to posture
Dobra, za plecki mu przejdę. Tak jest cel. While she was long on grappling experience coming into the UFC, and you see her chops. Co zrobił mój rywal? Ja myślę, że czeka na jakiś mój cios. How good is her movement here on the ground? Right shades of Ray Borg, just transitioning so beautiful. Yeah, she's so good at transitions and movement. Wiedziałam, że spróbuję przejścia. Strong bottom work here, staying busy. Dobra, przeszedł mnie. Oh, that's a nice job by her there to reverse the position on the ground. She was in trouble, now she is the one handing out the punishment. Great change of position, very good. Whoa! You can never. Dobra, mam go. Pytanie na jak długo. Just over 2 minutes to go in our third and final round. Dobra. Oh, and she gives up her back. This is not a fighter you want anywhere near your backside. We could get a finish here in the not too distant. Dobra, dobra. Yes, she's very dangerous from the top. She's so good at controlling. Próbujemy poddania. Czy to jest możliwe, żeby go poddać, tego gościa? Dobra, udało się, jest, udało się zaskoczyć go. To jest bardzo ważne. Tego się spodziewałem. Tego też się spodziewałem. Final 10 seconds of the fight. No dobra, pytanie, czy wygrałem, czy nie, no kurde. Mogę nie wygrać tego, ale ja w moich oczach byłem lepszy w tej walce, no to przez te 3 rundy. Kurde no. Kto wygrał? Yes! Yes! Majority decision! Majority decision wygrałem. O kurde, świetnie. Ole. Bardzo dobry był. Bardzo dobry był, trzeba było go trochę przeleżeć. Uch, ale było ciężko. A to która była chyba? Trzecia czy czwarta walka? Czwarta, bo chyba jedną wywaliło mi. Ale ciężka walka. No ten był zdecydowanie trudny bardzo. Dobrze, że walka toczyła się na dystansie 3 rund. Ja te 3 rundowe rundy zawsze, 3 rundowe walki zawsze lepiej mi leżą, bo w pięciorundowych bardzo często się wygazowywuję z zawodnikami. 14-14, dobra, jedziemy dalej, kobietki. Dzisiaj chyba będzie główny odcinek tylko poświęcony kobietom. Bo tam i tak będę, jeżeli dogram do końca tą dywizję tak jak ona tutaj leci, to i tak skończę na godzinnej długości filmiku. No ja biorę Holly Holm. Czy pan zagra Ronda Rousey? O Boże, to może być bardzo dużo klinczowania w takim razie. Ale jestem lepszy stójkowo, więc to jest w sumie trochę dla mnie na plus, bo ja jestem bardzo dobrym grapplerem. Stójka jest, mam stójkę na takim średnim poziomie, może trochę lepiej niż średnim. Także może to być akurat dla mnie odpowiednie. 18 dywizja mojego rywala. No taka walka naprawdę miała miejsce. Myślę, że każdy z was, jeżeli trochę się interesuje MMA, to miał okazję ją obejrzeć. Bardzo popularny pojedynek. Holly deklasowała i obniżyła wtedy umiejętności stójkowe Rondy. Well,
She lands a punch there. We'll see if she can start to turn these singular strikes into combinations. Dobra, widzę, że jak będzie tylko on miał okazję na jakiekolwiek wejście w clinch ze mną, to będzie to tak próbował. Muszę to zrobić inteligentniej. Nie. Dobra, leży. Leży znowu. Jest walka, trwa 5 rund, także na decyzję nie ma chyba za bardzo co liczyć sędziów. On tu będzie cały czas próbował tego obalenia. Na spokojnie go wyczuć. Dało mu się teraz? Nie. Dobra, obalił, ale dobra. Próbujemy go tu jak najdłużej utrzymać tutaj w tej pozycji. Alright, so her ground control is outstanding. Half guard is when she's at her most dangerous. Yeah, she's at her most dangerous when she has the half guard. Because she's so brutal with the ground. Powiem wam, że sporo straciłem kondycji jak na pierwszą rundę przy pięciorundowej walce. Nie jest to dla mnie dobre. Elbow from the bottom landed by Hall. Good work from the top here by Rousey. Final minute. Well, Rousey's co zrobi teraz? Znowu do ground and poundu przejdzie. Strong bottom work here, staying busy. Oh, her ground and pound is on point here. She's made this a focus going in to make these strikes count. Certainly doing that tonight. She's making each and every one of them count. Doing a very, very good job. On tu leży na mnie całą tą rundę, ale ja tą pierwszą rundę wygrałem, bo znokdownowałem. Okej, okay. Luzik. Jak tam z ciosami? Ja go dwukrotnie go znokdownowałem, także tak, moja runda jest to zdecydowanie. Ale nie mogę mu na to pozwolić, że więcej już rady, bo on będzie tylko na mnie leżał cały czas. Muszę też uważać na tą kondycję trochę pracować. A że teraz ja go nie trafiłem tym podbródkiem? No proszę was. Dobra. Cwaniaczek to jest straszny. Trzeba go tutaj troszkę w tym parterze skontrować. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High level grappling can really be entertaining. Bra. Half guard position for her here, and if you're the bottom fighter, this is truly a case of pick your poison. Yeah, you gotta pick your poison. Ajajaj. Czemu ja się dam teraz tak przejść? Escape that bottom leg. You cannot allow your opponent, you cannot allow her to sit on your leg and just throw big damage and strikes. You got to make sure you're on an elbow control and underhook and get back to your feet. Zrobić to samo co wcześniej. Tak, będzie chciał mnie przejść. Nie. Kurde. Nie mogę mu się tak dawać przechodzić. Yeah, she's so good at transitions and movement.
On będzie mnie tylko obijał, bo on nie potrafi nic więcej zrobić. Kurde, no dlaczego ja ten podwrócnik to mnie trafiłem, jak on próbował we mnie mi wejść w nogi? Nie kumam tego. Dobra, jestem w bocznej. Spróbuję tu obić trochę mordy. Well, she did not miss a single grappling practice during this training camp, and here's your evidence. Outstanding movement on the ground. She looks like a master of grappling. The great movement that she's showing on the ground. Znowu to mam się zrobić. Jak dziecko. Make a nice transition there back into side control. Well, her ground and pound is downright scary. In constant pursuit of the finish, might get it here. Does a really good job of throwing punches with intent. She never just throws just to be. Tak będzie teraz to wyglądało. Obije mi ten tyłów mocno, jeśli mi kondycji odbierze. Oh, nice strike on the ground for Holm gets up in his back. Co, nie udało mi się? Nie zdążyłem. Ale jaja. No nieciekawie, nieciekawie. Ta druga runda zdecydowanie jego. Nie, tak będzie na mnie leżał. Ejku. Ja tam miałem kilka razy szansę, żeby trochę też na nim poleżeć, ale nie wykorzystałem tego. Dobra, leży. To jest bardzo ważne. Dobra, leży. Zobacz, znowu zagrabiłem go. Ło, ty jesteś pod brudkiem, nie wiem dlaczego. To tak nie miało wyglądać. Znowu to już bym pewnie zablokowałem to. No to już akurat na 100% zablokowałem. Nie. Wyjazd do moich pleców. Rousey going to work here from the full guard. Nice combination of strikes, mixing it up pretty well here. Oh, elbows from the bottom now. Okay. Oh, nice job by her to posture up there. Now we'll see if she can maintain that separation. She has to recognize. Dobra, już mniej więcej znam jego patent. Well, Holmes' bruise on her body is looking really bad at this point in time. You know she's tough enough to fight through it, but that is going to hurt big time in the morning. Well, the ground and pound is there once again. Strong work here by Rousey. Dobra, wiedziałem. Goes upstairs for an elbow. Staying busy off of her back. No, no, będzie ta walka bardzo i odbierze mi dużo czasu tak naprawdę. Z tego filmu oczywiście. Próbujmy. Są czekał na ten rzut. Miałem nadzieję, że go zrobi, ale dobra, udało mi się go uniknąć. Okej. Okay. No totalnie nic nie robi ten gościu, totalnie. Cały czas tylko leży na mnie. Mam nadzieję, że fakt, że go tam tyle razy znokdownowałem, to daje mi zwycięstwo w tej walce. Teraz musimy jeszcze jedną rundę musimy wygrać, tak naprawdę, tak mi się wydaje. Nice.
All right, so a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be. And if you do that, most times you will block the shot that's incoming. If your opponent has you in the clinch, pull it down on your head, landing punch after punch. Oh, you can never know what you're going to see with this young lady. Is she going to finish the fight? Ach, za słabe ten kopnięcie było. Dobra, leży. Nie, ja tutaj czuję, że on to będzie chciał pójść po teraz po te kolana, bo parter mu nic nie daje. Spadaj. Ja rozumiem obalanie i tak dalej, ale to chociaż żeby on coś tam robił z tym parterze, on nic nie działa. Dobra, nie, nie, nie. Mam mało, ma kondycji. Muszę to ostrożnie teraz walczyć, żeby mu się jakoś... Nie da się mu się jakoś głupio trafić. Właśnie tak jak teraz, bo to może mi wszystko zepsuć. Wiedział, że to zrobi. Well, she was long on grappling experience coming into the UFC, and you see her chops here, just beautiful. She's going. O nie, jak on to zrobił? Przecież ja to zablokowałem. Ale się szybko. Kurde, no i przegram z nim. Ja nie mogę, z takim flukiem. Ale ja nic nie mogę zrobić, bo jak on mi się rozszerza, to nawet jak klikam L2. Słuchaj, jedź pan. No nie wierzę, z takim pendrakiem przegrałem. Jeden błąd głupi. Jeden głupi błąd, ale powiem wam szczerze, że w momencie jak on robił to poddanie, to ja już nie byłem w stanie zupełnie nic zrobić. Kompletnie nic się nie dało zrobić już w tym momencie. Ja klikałem tylko R2, a mi się ten paseczek rozszerzał nawet na lewą stronę. To było bez sensu. Kompletnie bez sensu ta porażka. Zwłaszcza, że go jechałem naprawdę totalnie. Ale jaja. No i kurde, przegrałem z gościem naprawdę niezbyt dobrym. Bo on był słaby. W parterze też wcale nie był dobry, zwłaszcza, że tak, zablokowałem raz przejście do lewą stronę i potem zablokowałem tę samą próbę od niego poddania, bo zrobiłem to na pewno w idealnym momencie. Widziałem, jak to klikałem przy animacji. No i koniec, no niestety, musiała być ta pierwsza porażka, kurde, wejść, jestem aż kurde, wkurzyła mnie ta walka, no. Ajajaj. Masakra, no bez sensu kompletnie, bez sensu kompletnie. Zhang Weili. Jędrzejczyk. Niewiarygodne po prostu, że tam przegrałem tą walkę. Gość naprawdę nic kompletnie sobą nie prezentował. Ani nawet w tym parterze też nie tak naprawdę. On nic zupełnie nie robił, niczym mnie nie zaskakiwał. Na koniec też nie zaskoczył mnie w żaden sposób. Bez sensu kompletnie, bez sensu kompletnie naprawdę. Co za głupia porażka. A tak się długo musiałem się z tym flukiem męczyć, bo tak długo na mnie leżał. Całą rundę na mnie dosłownie przeleżyło. Ja nie mogę. Dobra, skupmy się teraz na tym gościu. Are extremely talented. Let's see who gains the advantage. And they are exchanging leather early. Mixes it up nicely in terms of staying heavy and also staying active. Oh, big punch land. Liver kick. Oh, how good was that right hand? Beautiful connection by her there. Right. Dobra, spostrzegam teraz, bo już mi trochę głowę obił. Yeon Jae-chek shot is blocked. The right hand is there for working out of that southpaw stance. Oh, you gotta like that, DC. She caught the kick and immediately counters with a perfect takedown. She got an opportunity, as you know, this young lady. Every opportunity she turns and uses to her benefit, she did exactly that.
Oh, she gives up her back here, so a case of pick your poison. Wkurzona po poprzedniej walce, obym jakichś głupich błędów tutaj ogólnie nie popełnił. She's got to protect her neck. That's the first thing. She's got to really be aware of where her opponent's arms are. If her opponents get anywhere near her neck, she needs to really defend. Attack the top hand. The top hand is the choke hand. Make sure that top hand is always yours. When you grab it, keep it. It belongs to you now. And then start to work, try to get to your base and get back to your feet. Wade Lee gets caught by that elbow. Lands the ground and pound strike. Well, that's been a big weapon for her here tonight. Another big elbow by Yeon Jaichek. Hey. Nice job by her there. You see how strong she is. Her opponent's trying to control the parterze. Unable to do so. Now she can get to work and put the money in the bank with that ground and pound. Money in the bank. In full guard now, DC, and I know when you're in this position, you're looking to pass the half guard pretty quick. Well, absolutely. Daj, teraz obejść. So I can start to get up ground and pound. This is exactly what she needs to do. Not only does it get you to a position to get off ground and pound, it also takes a lot of the danger away. Right. Dobra, będzie bardzo spokojnie tu rozgrywał to. Half guard is not nearly as dangerous as full guard, so get the half, land some ground and pound, get posture, and then continue to dominate. O, już mnie tu zlał mocno. Może to powtórzyć sieć. Jacek's back in full guard now. All right, she postures up here, DC. We'll see if she can get those ground strikes. Watch for the huge elbows that she's known for. Dobra, pierwsza runda jego. Obił mnie tu w parterze. I to dosyć znacznie. Oh, elbows from the bottom now. Okay. Wayley gets touched, and once again, it's that elbow. Znowu tkwi w tej samej pozycji. Dobra, to będzie na pewno ostatnia walka dzisiaj. Szkoda tej głupiej porażki z tą Rosie, naprawdę będzie mnie ona teraz męczyła, bo tam walkę tak kontrolowałem ją, nawet jak tak z pleców czułem, że kontroluję ją, on tam gościu nic nie potrafił zrobić, a ostatecznie mimo wszystko ze mną wygrał. Dobra, tutaj skupienie teraz. All right, so a nice shot there defensively to raise the guard and prevent any damage. Those hands never leave where they're supposed to be. And if you do that, most times... Dobra. Can't take pictures now. She has to react. She has to chase the finish. Oh, big left hook there. She's starting to put together some significant bodywork here. And these are going to as this fight goes on. Try to establish that jab. Nie dobrze, nie dobrze. Obija mnie teraz. Będzie to dosyć mocno. Moje błędy. Za bardzo ofensywnie do niego podchodzę. Total strikes have landed for Wayley. She is such a diverse striker that that big strike landed and it looks like she's gonna finish this fight. Niedobrze. Knee to the body. Good combination by Yeon Jaichek. Now a takedown attempt. It is not there. And not a ton behind it. Well, she has certainly picked up the pace here in round two and starting to find herself in the pocket a little bit. She was a little bit hesitant in round one. Kurde, skupić się muszę za każdym razem, tak jak z nim wchodzę w wymiany, naprawdę. Dobra, mam mnie. Ale dobra, to my teraz będziemy kontrolować parterze w takim razie. Niestety. Spodziewałem się próby przejścia do góry. How good is her movement here on the ground, right? Shades of Ray Borg just transitioning so beautifully.
Yeah, she's so good at transitions and movement. Her ability is unmatched. Well, there are a few things more fun to watch in mixed martial arts than these transitions and scrambles on the ground. High-level grappling can really be entertaining. Oh, her ground and pound is on point here. She's made this a focus going in to make these strikes count. No, wydaje mi się, że knockdown ostatecznie daje mi wygraną rundę, aczkolwiek on tam sporo tam w tym parterze prowadził walkę. No nie wiem, nie wiem. Jeszcze dużo walki przede mną, także... Ale trochę dystans oszacowałem. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. O kurde. Dobrze. Jest! Jest, udało się. Kurde no, wszystkie walki wygrał, gdyby nie tak głupia Rousey. Jeszcze przegrałem z gościem, który ewidentnie był gorszy niż wszyscy ci, z którymi wygrywam. No trudno, będę musiał starać się o tym zapomnieć, bo będzie mi, ale będzie mi to tak wkurzało teraz. Nie wiem, może zagram jeszcze jedną walkę, taką, że poprawę sobie humoru. No dobra, na razie dzisiaj ogólnie idzie sprawnie i dobrze to wszystko. Z wyjątkiem jednej walki, ale tam tak naprawdę, no mówię wam szczerze, jestem przekonany, że ja tam zablokowałem tą próbę poddania, bo ja wiedziałem, że on po nią pójdzie w momencie, kiedy on tam się znalazł w tej pozycji. A jak już robił poddanie, to tam był bez szans kompletny, nic się nie dało zrobić. Jak tylko naciskałem R2, to mój paseczek całkowicie się rozszerzał, nawet na lewą stronę, co było dla mnie jakieś śmieszne, bo jeżeli ja tylko naciskam R2 w prawą stronę, to powinien się on rozszerzać tylko w prawo. Tam się nie dało się już wyjść z tego, w żaden sposób. Ach, słabo. Zerknę sobie tylko jeszcze na szybko. Jak w topce wyglądają zawodnicy, bo jestem ciekaw. 85 na 86. No ja ciekawe, czy ja też tyle walk stoczę. Szansa jest marna raczej. Aczkolwiek widzę tutaj na przykład 56-60 i na przykład to jest już bardzo wysoko w rankingu. No jest szansa, żeby powalczyć tam z nimi jak najbardziej. No co, ostatnia walka w takim razie teraz. Ostatnia walka. Nie spojrzałem jaka waga. Kogucia waga nam się trafiła. Marlon Moraes, Petr Jan. Tym razem to ja spróbuję powalczyć trochę w parterze, bo tak to teraz utrzymywałem głównie walki stójkowo, a ja jestem grapplerem. Także spróbujemy coś tutaj poszukać w parterze jakiejś tej szansy. Marlon jest też bardzo dobry z pleców, bo on ogólnie ma bardzo dobry jiu-jitsu, jest niebezpieczny jeśli chodzi o poddania. Ale jego bardzo dużą wadą jest jego szczęka i myślę, że będzie szansa, żeby go tu jakoś rozbić, zwłaszcza, że Jan jest bardzo wytrzymały i bardzo dobrze rozbija gardę, także myślę, że może to być dobry wybór na Marlona. Źle strzeliłem już tą walkę od razu. Błąd. Okay. Dobra, mam go. Ale nie na długo. Dobra, tą stójkę. Ale tak jak mówiłem, trafiał mnie częściej, ale ja mam lepszego zawodnika, jeśli chodzi ogólnie o stójkę. I na dodatek jeszcze on ma bardzo słabą szczękę. O, to mnie zaskoczył. Dobry ma ten parter rzeczywiście z pleców. Ogólnie jest dobry, czuję to po walce z nim.
Oh, nice elbow from the bottom. Hard to win a fight fighting off of your back, but he's effective here. Good work here to the body on the ground by Marlon Moraes. Fajnie. Taka decyzja z jego strony. Good series of strikes. Ajajaj. Zaskoczył mnie tam. Ładnie zamarkował cios. No skończyło mi się wideo nagrywać, muszę, miałem nastawiony jakiś limit godzinny, nie wiem. Ale dobra, to zlepię sobie w całość, może być tam jakiś lekki przerywnik teraz, tam. Kurde, ale jest dobry. Naprawdę dobry jest. Tutaj może poszukamy jakiejś szansy. Ale co jest z tym moim blokowaniem? Byłem pewien, że to zablokowałem tak, jak powinienem był to zablokować. Znowu zablokowałem go. W końcu. Musimy go mówić trochę motywu, bo chyba mam stratę kondycyjną do niego dużą. Dobra. Koniec pierwszej rundy. Ważne było to drugie obalenie z mojej strony, bo trochę nabiłem nie dość, że ciosów. Choć tych znaczących on ma znacznie więcej. To jeszcze go drugi raz obaliłem, a dodatkowy ten knockdown, który udało mi się zaliczyć, to daje mi zwycięską rundę, tak mi się wydaje. Pobił mi tą głowę naprawdę mocno. Kurde, jeszcze się przycięła teraz gra. I rozbił mi teraz nogę. To już niedobrze teraz jest. Ale się długo regeneruje. Dobra. Te podbródki wchodzą. Moja noga jest naprawdę rozbita. Kurde, rozbił mi głowę i nogę, także jestem w trudnej sytuacji. Przegrałem. Kurde, no porażka. Dobrze wyczuł moment, chciałem mu zejść po nogi. Ach, no trudno. Druga porażka na moim koncie. Czy to jestem w stanie jakoś przeżyć, ale ta z Rose... No dobra, no nic. Trudno. Było dobrze, ale się skończyło. Mamy drugą porażkę na swoim koncie, 15-17. Nie jest najciekawiej. Powinno być znacznie lepiej. Kończymy z 15 dywizji sobie ten odcinek. No i dobra. I to będzie chyba na tyle dzisiaj. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się, widzimy się następnym razem na live. Na razie, cześć.